Laudetur Jezus Chrystus. Ten film jest ostrzeżeniem, przede wszystkim dla proboszczów, księży, biskupów i osób świeckich dokonujących segregacji sanitarnej podczas nabożeństw i pielgrzymek kościelnych. Jest także apelem do wiernych do zdecydowanej reakcji na takie zjawiska. Nie bądźmy jak te bezwolne cielęta i barany idące na rzeź. Walczmy i zgłaszajmy takie bezprawie do prokuratury, jak to zrobił pan Sławomir Sokołowski, o którym opowiem w dalszej części filmu. Temat segregacji jest poruszany w wielu książkach historycznych, publikacjach naukowych oraz wykładach i artykułach dostępnych także w internecie. Mordowanie czarnoskórych mieszkańców RPA w czasach apartheidu czy Holokaust Żydów podczas II wojny światowej, a także wiele innych podobnych tragedii w historii świata nigdy nie odbywało się nagle. Zawsze był to powolny proces i obejmował trzy etapy. Na początku segregacja, później izolacja poprzez getta, obozy czy izolatoria, a na końcu eksterminacja. Dlatego tak ważną rzeczą jest zahamowanie tego procesu już na wstępnym etapie. Do rzeczy. Dla tych, do których nie dotarła jeszcze ta informacja, to 29 maja biskup Kaszak wystosował komunikat dotyczący organizowania pielgrzymek. Pisze w nim, że mają obowiązywać dwie listy. Pierwsza dla ukłutych dwoma dawkami preparatu eksperymentalnego i druga dla ukłutych jeden raz bądź wcale. Ponadto pielgrzym obowiązany jest nosić przy sobie świadectwo ukłucia w formie papierowej bądź elektronicznej, a także wyrazić zgodę na pomiary temperatury ciała podczas pielgrzymki i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przy każdym nazwisku ma być podany status szczypawkowy danej osoby. Jest to jawne bezprawie i łamanie przepisów prawnych na gigantyczną wręcz skalę. Niestety, muszę się zgodzić z diagnozą ojca Francisa Grudemana, zawartym w megakazaniu, które jest dostępne na moim kanale Emrekinek, że większość biskupów i kapłanów opuścił Duch Święty, Duch Prawdy i głoszą już inną Ewangelię, Ewangelię zdrowia. Do tego, że są to preparaty będące w fazie eksperymentalnych, randomizowanych badań klinicznych, czyli z udziałem placebo, kończących się w 2023 roku, można wyczytać z ulotek i materiałów publikowanych przez samych producentów. Ale co ciekawe, sam rząd polski to potwierdził w rozporządzeniu ministra finansów z 30 grudnia 2020, dziennik ustaw nr 2412. Zobaczmy. Natomiast Urząd Ochrony Danych Osobowych 23 czerwca wydał komunikat, z którego wynika, że organizatorzy imprez nie mogą domagać się od uczestników ujawnienia informacji, czy się zaszczypawkowali. Takich danych nie wolno im zbierać, zapisywać ani przetwarzać, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania. W dniu, kiedy to nagrywam, czyli 1 lipca, urząd wypowiedział się raz jeszcze, że obywatel nie może być zmuszany do okazania takich danych. Ewentualne kontrole organizatorów imprez w aspekcie sprawdzania certyfikatów uczestników imprez są więc nieuprawnione. Namawianie do przymusowej kontroli certyfikatów przez podmioty nieuprawnione jest tym samym namawianiem do łamania prawa. Pan Jakub Niezborała, właściciel kancelarii prawnej Lega Artis, na swoim blogu pisze, że nikt nie ma prawa żądać od ciebie dokumentu potwierdzającego przyjęcie zastrzyku. Nikt. Dodatkowo wystosował krótki apel do Polaków. Cytuję. Pamiętaj o jednym. To od ciebie zależy, kiedy to się skończy i czy zniewolenie nie pójdzie dalej. Twoja bierność jest przyzwoleniem na to, co się dzieje. Więc jeśli chcesz coś z tym zrobić, nie ograniczaj się do podsyłania linków wszędzie, gdzie się da, tylko zacznij działać i zgłaszaj takie zachowania do prokuratury. Te słowa wziął sobie do serca pan Sławomir Sokołowski. Pan Sławomir udzielił nam zgody na opublikowanie tego dokumentu, a jest to doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, na mocy artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego.
A teraz najciekawsza część, czyli uzasadnienie. Niestety ze względu na cenzurę odczytam tylko paragrafy, jakie biskup Kaszok naruszył, a uzasadnienie możecie Państwo przeczytać wciskając pauzę w komputerze bądź smartfonie, bo będzie to wyświetlane lub otwierając link do tego dokumentu znajdujący się w opisie pod filmem. A mianowicie biskup naruszył artykuł 32 ustęp 1 Konstytucji RP mówiącemu o równości wszystkich wobec prawa. Dalej ten sam artykuł ustęp 2 mówiący o zakazie dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dalej artykuł 53 ustęp 1 i 2 Konstytucji zapewniającemu każdemu obywatelowi RP bezwarunkową wolność sumienia i religii. Artykuł 32 ustęp 5 mówiącemu o prawie do uzewnętrzniania religii. Oraz artykuł 39 oraz artykuł 29 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty mówiącym o zakazie poddawania eksperymentom medycznym kogokolwiek bez wyrażenia świadomej zgody oraz artykuł 160 paragraf 1 kodeksu karnego mówiącego o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na tej podstawie pan Sławomir wnosi o ściganie i ukaranie biskupa Kaszaka jako osoby, która nie tylko dokonuje segregacji osób wierzących, ale również ogranicza im możliwość praktykowania wiary i przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia poprzez przymuszanie do udziału w niebezpiecznym procederze medycznym. Wiem, że zapisy na pielgrzymki trwają już w całej Polsce. Niech to pismo do prokuratury posłuży Państwu jako wzór, aby w podobnych przypadkach w Waszych parafiach wobec osób łamiących tak bezczelnie prawo postępować podobnie. Informuję, że za posłami Konfederacji, że w chwili obecnej toczą się już liczne postępowania karne wobec osób i instytucji dopuszczających się segregacji i żaden przypadek w Polsce nie pozostanie niezauważony. Nawet jeżeli te sprawy zakończą się niskimi wyrokami lub wyrokami w zawieszeniu, to tak czy inaczej będą oni figurowali jako osoby karane. A teraz niech sobie odpowiedzą kapłani i ludzie świeccy. Czy osoby karane mogą piastować ważne urzędy w kościele, w państwie czy nawet w firmie? Czy to się wam opłaca? Przemyślcie. I niezależnie od wyroku, pamiętajcie najważniejsze, że Bóg to wszystko widzi. Tak, masz rację, Mirku. A Bóg to wszystko widzi. Pytanie powinno jeszcze zabrzmieć. Czy są to jeszcze pasterze czy najemnicy, którzy za sakiewkę srebrników prowadzą dzieci Boże na rzeź? Czy oni mają jeszcze wiarę? To wygląda tak, jakby trzy grupy ludzi idących w przypozorowanym marszu byli tresowani na lepszych i gorszych. Biskupi i proboszczowie, którzy przykładają do tego ręce, nie zasłużyli na miano bycie kapłanem, a na pewno już nie pasterzem. Odwagi, bracia i siostry, mówcie im prosto w twarz, co o tym myślicie. Bo żeby zasłużyć na miano pasterza, potrzeba być podobnym do Chrystusa. Nie chodzić na układy ze światem. Jeśli świat jest przeciw prawdzie, to ja jestem przeciw światu i tym, którzy poszli z nim na układy, czyli najemnikami w sutannach. Strzeżcie się więc tych wilków pobielanych, a najlepiej od nich uciekajcie, by czasem nie pożarli waszą wiarę. Niech wam Pan Bóg błogosławi, bratkowie, a Matka Boża prowadzi drogami syna do syna.